Choć nazwa pasty tahini brzmi dość orientalnie, to przysmak ten powstaje na bazie dobrze znanego nam sezamu. Jednak tahina, bo tak też często bywa nazywana, rzeczywiście jest głęboko zakorzeniona w kuchni krajów azjatyckich. Stanowi podstawowy składnik najsłynniejszych bliskowschodnich potraw, takich jak hummus i bałaganus. Masło sezamowe powstaje z prażonych nasion sezamu, w zależności od wersji, łuskanych lub niełuskanych. Dla wegan, sportowców i nie tylko. Pasta tahini to całkiem spora wartość energetyczna, która jest niezbędnym uzupełnieniem diety sportowców. Tahini jest przy tym doskonałym źródłem wapnia, żelaza, magnezu i potasu. Olej sezamowy zaś zawiera cenne kwasy tłuszczowe, omega-6, przeciwutleniacze, witaminy i błonnik. Składniki te oddziałują korzystnie m.in. na układ krążenia, stan kości i ogólną kondycję fizyczną organizmu. A teraz dobra wiadomość dla wegan i wegetarian. Nasiona sezamu i produkowana z nich pasta tahini są pomocnym źródłem białka, które składa się z wysokiej jakości aminokwasów. Jak wykorzystać pastę sezamową w kuchni? Jako zamiennik masła orzechowego, składnik hummusu i smakowych dipów, dodatek do ciast i deserów.